Powiem wam tak. Wiedziałem, że ten moment nadejdzie. Prędzej czy później. Kaszlandor we własnej osobie. To jest samochód, z którym mam problem, jak go wam przedstawić, bo każdy go zna. W ogóle było kilka takich samochodów, które zmotoryzowały dane kraje. Przykładowo Wielka Brytania miała Mini, czy tam Francja miała swojego 2CV. A Polska? Cóż, jak dobrze wiecie, miała swojego polskiego Fiata. Cóż za patriotyczna nazwa w ogóle. No mimo, że polski Fiat to produkt na licencji włoskiej. Aktualnie jest to mały, ciekawy youngtimer, na którego patrzymy no z taką nostalgią. Ja jestem trochę za młody, by tak w 100% poczuć tą nostalgię, ale ten samochód był marzeniem naprawdę wielu osób. No na takiego malucha czekało się naprawdę długo. No, tak właśnie było. W dzisiejszym odcinku na kanał Petrolhead Number One wjeżdża taka oto czerwona rakieta. Przed wami legendarny polski Fiat 126P. Rocznik 88. 126P produkowany był od 72 do 2000 roku. Także można powiedzieć, że rocznik 88 to taka połowa czasu produkcji. W ogóle taki o maluch, a dla mnie jest to w sumie bardzo wymagająca prezentacja, ponieważ ten samochód produkowany był bardzo długo, w różnych wersjach, na różne rynki, no i miał też pełno liftingów. Zdaję sobie sprawę, że jest wielu fanów malucha, historia tego samochodu jest no bardzo rozbudowana i gdy się pomylę, no to tacy fani będą chcieli mnie oczywiście zabić poprzez komentarze pod filmem, ale zamiast nieodpartej chęci morderstwa po prostu lepsze będzie jak sprostujecie i poprawicie mnie w komentarzu. No więc w moim przypadku mamy do czynienia z polskim Fiatem 126P, jeszcze polskim Fiatem, bo potem był to po prostu Fiat. Jest to egzemplarz już po kilku liftingach, przykładowo możemy poznać, że maluch ten jest na wąskich zderzakach, ale już nie na chromowanych. No bo oczywiście na początku 126P miał chromowane zderzaki, miał chromowane lusterka i nawet lusterko to w ogóle nie było takie oczywiste, że tutaj są po obu stronach lusterka. Kiedyś było lusterko tylko po stronie kierowcy i w ogóle mówię tak 126P. No akurat w tym przypadku jest to 126P, bo maluch był ogólnie dostępny na naprawdę wielu rynkach. Można było go nawet kupić w Niemczech. 126 Bambino, czy też w Australii. 126 Niki. No tu akurat mamy rynek Polska. No stare jeszcze szczecińskie czarne numery. Samochód jest w stanie oryginalnym. Wprawdzie ma parę takich dodatków z epoki, które wam później pokażę. W ogóle tak jak na początku mówiłem, 126, no jest to projekt włoski, na licencji włoskiej. No Polacy mogli sobie pozwolić na ten samochód, a warunki licencji polegały na tym, że Polacy po prostu wykonywały zespoły napędowe, bądź też gotowe samochody dla Włochów. Tak jest, we Włoszech jak najbardziej można do dzisiaj spotkać maluszki, jak sobie śmigają z 500-kami na przemian, ale ogólnie na Włochy poszło chyba 50 tysięcy egzemplarzy. No malucha ogólnie wyprodukowano jakoś chyba 4 miliony egzemplarzy. Dla Włochów wykonano zdecydowanie więcej od całych samochodów zespołów napędowych. A jeśli chodzi o zespoły napędowe, no to wiadomo, wcześniej była 600, tutaj mamy 650E. 650, no to wiadomo, bo przecież jest tutaj mniej więcej taka pojemność silnika, chyba 654 cm sześcienne, a dopisek E oznacza to, że jest to już egzemplarz, w którym wprowadzono pewne poprawki, by zoptymalizować i po prostu obniżyć zużycie paliwa. W ogóle też nie wiem, czy mówić, że jest to polski Fiat, czy bardziej FSM. No tak jak wcześniej powiedziałem, w Australii był Fiat 126P Niki. Nie, był FSM Niki. Był też Fiat Steyr Puch 126. No i miał on dwucylindrowy silnik boksera nawet. No była też zastawa 126 PGL. No a tutaj w naszym przypadku, no to nie wiem, polski Fiat 126P albo polski Fiat 650E. No tutaj mamy emblemat polskiego Fiata, ale w środku na kierownicy jest tutaj już emblemat FSM. Ale środek zobaczymy sobie za chwilę. Jeśli chodzi o jednostki napędowe,
Na początku była 600, 23 konie mechaniczne, tutaj 650, 24 konie mechaniczne. Był też bis, schłodzony cieczą, no bo wiadomo, tutaj jest wszystko chłodzone powietrzem. No bis miał 700 silnik, miał 25 koni mechanicznych. Maluszek produkcji Steyr Puch miał 643 cm sześcienne, 25 koni mechanicznych, no silnik boksera, ale też były prototypy malucha w dieslu, były prototypy też, gdzie silnik po prostu w maluchu był z przodu. Był też prototyp dostawczego malucha 126P Bambino, ale używany był on tylko na terenie fabryki. Powstało chyba 30 sztuk, coś takiego. No i tutaj płynnie możemy jeszcze przejść do rodzajów nadwozia. No maluch jak to maluch, taka kupejka, no chyba że bis, no to jest hatchback, no bo tutaj klapa była cała otwierana z szybą. No i oczywiście można też spotkać maluchy w wersji cabrio, ale ta wersja była zdecydowanie najpopularniejsza. W ogóle według Wikipedii jest to fastback. No czyli Polskę można powiedzieć zmotoryzował mały fastback. Bardzo dumnie to brzmi. No przyjrzyjmy się maluchowi z bliska, jak to wszystko wygląda, jakie tutaj jest spasowanie elementów zewnętrznych. No może od razu sobie zerkniemy. No zdecydowanie lepsze niż w Wartburgu. No tutaj, no to szczeliny są w ogóle nie takie wielkie, jeśli chodzi o maskę, właściwie pokrywę bagażnika. No tutaj jest troszeczkę większa szpara, ale naprawdę nie jest tak źle. Plastikowe lusterka, proszę bardzo, nowoczesność. No w ogóle 126P, ten cały projekt wyglądał całkiem nowocześnie, no bo był kanciaty. No jeśli chodzi o współczynnik oporu powietrza, no to wynosił on 0,46. Wcześniej 500 była no bardzo obła. No tutaj mamy już ostre kąty, ale jeśli chodzi o ten współczynnik powietrza, to ostatnio prezentowane BMW 5 E12, 81 rok, no to współczynnik tam wynosił 0,44. Także jeśli chodzi o aerodynamikę, maluch aż tak tragicznie jak na swoje lata nie wypada. W ogóle jak kiedyś byłem mały, to myślałem, że w maluchach jest zawsze coś nie tak, jeśli chodzi o te obwódki okien. No bo zobaczcie, tutaj obwódka okien jest z aluminium, a tutaj jest gumowa. Już takiej wstawki chromowanej nie mamy. No, takie troszeczkę to dla mnie mało spójne. No mogli tutaj inżynierowie jakoś to wymyśleć, żeby było tutaj też chromowane, albo tutaj czarne. No w tym przypadku zdecydowanie lepiej wyglądałyby wszystkie obramowania szyb czarne, no bo mamy czarne klamki, wcześniej też były chromowane, tutaj wlot powietrza. Też oczywiście jest z czarnego plastiku, no można go tutaj nawet z zewnątrz odkręcić na śrubki, śrubokręcik, tutaj kolejne wloty powietrza w klapie. No tak to wszystko wygląda z zewnątrz, światło przeciwmgielne, światło wstecznego. Proszę bardzo, nawet mamy tutaj oryginalne chlapacze FSM. No w tamtych czasach, w tamtych latach, o ile wiem, chlapacze były obowiązkowe, by samochód mógł przejść homologację. Korek wlewu paliwa, również czarny plastik, nowoczesność. No jest to otwierany za pomocą kluczyka. W nowszych maluchach też mamy tutaj całą jednoczęściową szybę. No tutaj jest jeszcze z takim słupeczkiem. No tutaj z przodu jest regulowana. Kurczę, nigdy bym nie powiedział, że aż tyle rzeczy będę kiedyś mówił o maluchu. Wycieraczki też są oryginalne. Możemy nawet tutaj zobaczyć napis Liz M. Marelli, czyli jak mi się wydaje, licencja Magneti Marelli. Ale gdy tak tutaj się przyjrzymy, no to wykonane one zostały na Węgrzech. Przyjrzyjmy się jeszcze, jakie tutaj są koła, felgi 12-calowe, stalowe na 4 śruby. W Citroenie 2CV chyba były nawet na 3 śruby, chyba nawet w Citroenie AX były na 3 śruby. No tutaj są 4, jest to porządna robota. Szerokość opon 135, bieżnik, taka elegancka kosteczka. Idziemy do przodu, reflektory, kierunkowskazy. No ten przód jest nam bardzo dobrze znany, emblemat polskiego Fiata. No co tutaj więcej można dodać? No w sumie jeszcze można dodać, że tutaj były dostępne jeszcze w opcji boczne listwy na drzwiach, czy też błotniku, czy też uchylane tylne szyby. No i dobra, to tyle jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. No może zajrzyjmy sobie najpierw
pod maskę. Nie do kabiny pasażerskiej, a pod maskę, bo bardzo łatwo tutaj się ją otwiera. Cyk. I proszę bardzo. No dostęp do silnika jest tutaj bardzo dobry. W ogóle ten silnik jest śmieszny, malutki, bardzo nisko umieszczony, muszę przyznać. Ale jeśli byśmy chcieli na przykład mieć jeszcze lepszy dostęp, czy tam coś po prostu jakoś ostrzej pogrzebać, jakby klapa nam przeszkadzała, no to można tutaj odkręcić śrubkę, przesunąć ją, znaczy otworzyć, przesunąć ją w bok i klapę można całkowicie zdemontować. Tutaj jeszcze jest taki PRL-owski feature, coś takiego, na pewno widzieliście maluchy, które jeździły z czymś takim. Momencik, jak to się robiło? A właśnie, się pociągało, zahaczało. No i po prostu kiedyś, jak ktoś leciał na próby autostradowe, żeby lepsze było chłodzenie, no to cisnął w ten sposób. Ale jak się podobno okazuje, tworzą się tutaj jakieś dziwne, niekorzystne zawirowania. Ten feature, no to jest po prostu dokładany, nie jest fabryczny. No i ogólnie lepiej z tego po prostu nie korzystać. Ale z pewnością temu maluszkowi dodaje to smaku, gdy jedziemy w ten sposób. Otwieramy, no przyjrzyjmy się tutaj z bliska. No kurczę, 654 albo 2 cm sześcienne, nie jestem pewien, coś takiego. No mniejsza o to. No instalacja elektryczna też tutaj nie jest zbyt skomplikowana. Kilka kabli. W tym silniku wszystko jest na zewnątrz. No tutaj mamy taki symboliczny dolocik, filtr paliwa. I tutaj, co ciekawe, jest taka, jak to by nazwać, wentylator, czy taki wiatrak. I służy on po to, by po prostu w aucie było ogrzewanie. Ogrzewanie idzie tutaj oczywiście z silnika. Tutaj jest poprowadzone wyjście do ogrzewania do środka. No i po prostu, gdy silnik ma wyższą prędkość obrotową, no to ten wiatrak kręci się szybciej. No i dzięki temu mamy lepszy nawiew. Co ciekawe, podobną instalację ogrzewania możemy spotkać w czołgach. Tutaj, nie wiem czy widzicie, tak, jest taka klapeczka. To jest termostat. I faktycznie, gdy silnik się już rozgrzeje, no to możemy zaobserwować, jak ta klapka powoli zaczyna nam opadać w dół i po prostu się uchylać. W ogóle nie wiem, czy to można nazwać, że tutaj i tutaj są dwa kolektory. No układ wydechowy. Układ wydechowy w tym samochodzie jest jak w jakimś motorku. O, i tutaj pytanie dla entuzjastów i fanów maluszków. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego tutaj ta końcówka rury wydechowej jest zawsze w maluchu spłaszczona. Możecie napisać w komentarzu, jaki jest powód. Zamykamy pokrywę silnika, a jak już tak z zewnątrz oglądamy, no to może też spójrzmy sobie najpierw pod maskę, znaczy pod maskę, pod pokrywę bagażnika. Tutaj się otwiera bagażnik. Bagażniczek. W ogóle kierunkowskazy boczne wyglądają jak jakieś większe cukierki, nie kierunkowskazy. No bagażnik ma tutaj 100 litrów. W BIS-ie, w wersji BIS, mogliśmy mieć dwa bagażniki z tyłu. Z tyłu chyba było, nawet jak klapa była otwierana, no to można było sobie złożyć kanapę. Wtedy przestrzeń załadunkowa, jak wyczytałem, wynosiła 480 litrów ze złożoną tylną kanapą. No ale tutaj mamy normalną wersję. To jest jedyna opcja, by coś załadować. Znaczy, w bagażniku. W ogóle jestem pod wrażeniem, że w tym samochodzie wszystko jest oryginalne. Nawet te osłony. Tutaj kolejna jakaś instalacja. Co ciekawe, tutaj gdzieś mi właściciel mówił, jest taka zaślepka, że można sobie wmontować dodatkowy wentylator do wnętrza. Jest instalacja nawet poprowadzona. Wystarczy po prostu go zamontować. Kurczę, nie jestem pewien, czy nie chodzi o to miejsce, czy gdzieś tam głębiej. No ale w każdym razie tak to jest. Tutaj oryginalny zestaw narzędzi do malucha, do kaszlaka. Zaraz otworzę wam. O! Proszę bardzo! Tutaj jest jeszcze koło zapasowe. Zajrzyjmy z drugiej strony. Kurczę, w ogóle ta pokrywa bagażnika otwiera się tak jak pokrywa silnika w BMW. To bardzo dobrze świadczy o maluchu. Skromna, bo skromna skrzynka bezpieczników. Tutaj płyn do spryskiwaczy. W ogóle, nie wiem, to jest taki worek do płynu, na płyn do spryskiwaczy. Wykonano go, widzę,
W Jugosławii. No nie taki do końca polski ten polski Fiat. Zamykamy klapę. Się to robi w ten sposób, taki charakterystyczny dźwięk. O! Można powiedzieć, że to takie polskie Porsche i nie chodzi mi tutaj wcale o kolor czerwony, ale tylny napęd, z tyłu silnik, chłodzony powietrzem, no jakby nie patrzeć. Okej, to jeszcze szybko zajrzyjmy sobie do środka. Otwieramy i zamykamy drzwi, posłuchajmy. No ostry, mechaniczny dźwięk, troszeczkę tutaj skrzypi uszczeleczka, ale to nic, nie ma tutaj żadnych takich, nie wiem, limiterów. Boczek drzwiowy, blacha, tutaj wszystko wykonane z takiej jakby a la skóry, no kurczę, skóra to może za grubo powiedziane, z takiej ceraty trochę, ale ten cały element jest miękki, no nie ma tutaj podłokietnika, klamki, korby, no i tutaj te uchylane szyby, znaczy okienka, narożniki. Tak wygląda kabina pasażerska w maluchu. Oryginalne pokrowce, ten samochód podobno miał te pokrowce od nowości, a pod nimi, proszę, jakie piękne fotele, w jakim pięknym one są w ogóle stanie. Fotele są tutaj z takiej jakby skai, z takiej jakby ceraty, coś takiego, ale w opcji można było sobie dopłacić i fotele były materiałowe. No dobra, to wejdźmy sobie do środka może. Jest tutaj bardzo wąsko. No może pierwsza sprawa, tak mieści się tutaj prawie dwumetrowy petrolhead. No gdy tak wyprostuję, gdy tak zapadnę się jakby w fotel, no to nie mam tutaj miejsca na głowę, ale gdy tak w sumie się troszeczkę rozsiądę, no pozycja za kierownicą po prostu tutaj jest. Jest jakaś pozycja za kierownicą. Jeszcze może widok z tej perspektywy. No, tak sobie tutaj petrol siedzi w produkcie FSM. Widok z perspektywy kierowcy. No maluszek, jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, no to za wiele go nie ma, ale z pewnością w komentarzach pojawią się historie, ile to osób jest w stanie przewieźć taki maluch na jakąś dyskotekę. No zobaczcie, w sumie jak tutaj siedzę za kierownicą, to non-stop ostro dotykam oboczek drzwiowy, a wcale nie jestem przypakowany. Chociaż widziałem odcinek na YouTubie, chyba duży w maluchu, jak hardkorowy koksu też tutaj się jakoś zmieścił. No proszę, deska rozdzielcza, też tutaj jest taka jakby skaja czy coś z gąbką. Jest cała miękka w dotyku, no producenci nowych samochodów, uczcie się. Tutaj taki panel z dołu z głośnikiem. Tutaj taki dość duży schowek, wprawdzie nie zamykany, ale jest. No Radio Safari 5. To jest klimat. W ogóle jako, że to jest wersja już po takim znacznym liftingu, no to nie mamy tutaj takiej małej kapliczki z prędkościomierzem. Tak można to ująć, taka kapliczka. No mamy tutaj już taki większy panel. Przyciski są po bokach. Tutaj mamy nawet pełno kontrolek. Tutaj z lewej strony przyciski od świateł postojowe, mijania. No tutaj mamy światła drogowe. Można je włączyć, ale też można mrugać. A jak już tutaj zeszliśmy, no to jeszcze manetki, kierunkowskazy, które odskakują. Wycieraczki. No wcześniej chyba wycieraczki gdzieś były tutaj i spryskiwacz w ogóle był na pompkę. Tutaj nie wiem w sumie, czy jest na pompkę gdzieś. Chyba nie. Chyba tutaj już jest elektryczny nawet. No nie chcę próbować, no bo auto jest wyczyszczone. Światła awaryjne. Podgrzewanie tylnej szyby. Po tej stronie światła przeciwmgłowe. I tutaj ten przycisk jest od wentylacji, właściwie od tego dodatkowego wentylatorka, który można sobie tutaj zamontować. Właściciel szuka takiego wentylatorka. Chce sobie to zrobić, no przycisk już zamontował. No w lato z pewnością myślę, że docenimy ten dodatkowy element wyposażenia, jak będzie tutaj dołożony, no bo jeśli chodzi o wentylację, to po prostu ona tutaj jest. Tutaj ustawia się właściwie otwarcie przepustnicy ciepłego powietrza z silnika. Jak zamkniemy, no to po prostu nawiewu tutaj raczej nie ma. Tutaj jest cięgno od ssania w starszych maluchach, no to tutaj się odpalało za pomocą cięgna kaszlaka. No tutaj jest już
normalnie, prawilnie, że tak powiem, nie lubię tego słowa, ale to pasuje, prawilnie za pomocą kluczyka. No nawiewy mamy tutaj dwa, tutaj na szybę kolejne dwa. Z dołu są dołożone jakieś diody, ale w sumie nie wiem, właściciel nie wie od czego są. No to wcześniej starszy pan sobie dołożył, ale też już nie pamiętał od czego służą. No wiem, że jedna dioda tutaj się pali, czerwona, jak wciskamy hamulec. Tutaj zmienia się nawiew, czy to na szybę, czy na kabinę. Tutaj chyba obieg zamknięty powietrza, albo otwarty, ale nie wiem, nie jestem pewien. No i popielniczka, no działa ona tak dosyć wulgarnie. I tutaj jeszcze wspaniały dodatek, akcent rodem z PRL-u. Woltomierz, dodatkowo mamy tutaj woltomierz oraz proszę bardzo, diodowy obrotomierz. No ja widziałem w Maluchu różne obrotomierze, ale zazwyczaj były one analogowe. No pierwszy raz spotykam się z tym, że Maluch ma diodowy obrotomierz. Zobaczmy jeszcze jak tutaj wygląda podsufitka. Taki oto dywan, jest dość szorstki w dotyku. No ale jest, no przyjemniej mieć coś takiego niż po prostu blachę. Ale tutaj już jest blacha. Podświetlenie wnętrza. Daszki przeciwsłoneczne. Proszę bardzo, mięciutkie. Tutaj jakby ktoś był wystraszony, może się oczywiście złapać. Pasy w opcji też mogły być tutaj z napinaczem po prostu. No tutaj są takie, o, to jest napinacz pasa. Jak sobie wyregulujemy, tak będziemy mieli napięte. No i przestrzeń pasażerska z tyłu. No zbyt wiele miejsca tutaj nie ma. Tutaj zaślepki na zamontowanie sobie, no, systemu do uchylania szyb. W ogóle tutaj jakie jeszcze mamy rzeczy do tego Fiacika. Naprawy 126P wydawnictwa komunikacji i łączności. No tak to wszystko wygląda, ale najciekawsze jest tutaj na końcu. Proszę bardzo, zrobię wam zdjęcie, byście mogli sobie tutaj dokładnie spojrzeć, jak trwały jest 126P i jego elementy. I ogólnie ta tabelka przedstawia trwałość różnych elementów. Tutaj od 0 do 100 tysięcy kilometrów, a tutaj od 0 do 6 lat. No i można powiedzieć, że jest to po prostu tabelka, kiedy jakie elementy naszego Fiacika powinny się popsuć. Ile potrafią, ile mogą po prostu wytrzymać. Przykładowo pierwsza pozycja, uszczelki osłon popychaczy między 10 a 20 tysięcy kilometrów. Zawieszenie silnika między 15 a 25 tysięcy kilometrów. No i tutaj kolejna taka na dole tabelka w latach od 0 do 6 lat. Ile tutaj powinny nam przykładowo wytrzymać progi, błotniki, drzwi? 3-4 lata. No muszę stwierdzić, gdy to czytam, że trwałość maluszka nie jest jakaś oszałamiająca. No nic, odkładamy. O, proszę bardzo, tutaj macie przykład, jak wygląda maluszek z wyciągniętą klapą. Ktoś sobie pod blokiem robi jakiś grubszy remoncik. O, tutaj kobieta coś wymienia nawet. W ogóle malucha się naprawia bardzo prosto, że tutaj nawet dzieci mogą sobie z tym poradzić. No dobra, może jeszcze na koniec test klaksonu. Jest tutaj klakson i myślę, że czas na wrażenia z jazdy. No, rozpoczęcie jazdy maluchem to wcale nie jest taka oczywista sprawa, że po prostu zapinamy pasy i odpalamy silnik. Także najpierw zapięcie pasów. Musimy sobie je tutaj wcześniej wyregulować. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że w czasie wypadku będzie tutaj bezpiecznie. W ogóle słyszałem, że te fotele, one są bardzo nisko, zobaczcie. Nazywają się karkołamacze. Ciekawe czemu. No to tak, pociągamy tutaj cięgno. To jest sanie. No, samochód może by odpalił bez sania teraz, bo jest rozgrzany, ale tak wam chcę pokazać. Lekko wciskamy gaz. Wow! Nawet lekkie pops and bangs PRL-owskie z tyłu. Słyszycie? Jak silnik już głośniej pracuje, to znaczy, że jest rozgrzany. Można sanie sobie wyłączyć. No ale nic, może ujęcie z zewnątrz i lekki taki soundcheck.
No i tak to brzmi z zewnątrz. No jest tutaj bardzo mało miejsca. Ogólnie jak wrzucam jedynkę, no to mam pierwszy bieg akurat pod kolanem, tam gdzie mam udo. No ale nic. Jeśli chodzi o kulturę pracy silnika w tym samochodzie, no to w sumie dobrze, że on jest umieszczony z tyłu, no bo nie niosą się tutaj aż tak wibracje z przodu, przynajmniej telefon mam nadzieję, że mi tutaj nagrywa bez żadnych jakichś tam szarpnięć. No czujemy, jak troszeczkę nami buja, ale w sumie jak tak wkręcimy ten silnik na obroty, tak jak słyszeliście przy soundchecku, no to jak już on odpali i tak się zaczyna nadzierać, to chyba jest mu wesoło, tak mi się wydaje. No dobra, jedynka. Skrzynia biegów nie chodzi tutaj wcale tak tragicznie. No w Wartburgu było ciężko, tutaj jest akurat pod tym względem lepiej i ogólnie ten silnik, mimo że dwucylindrowy, to pracuje zdecydowanie ciszej niż jakiś dwutakt. I teraz tak, jak za mocno wciśniemy tutaj gaz, to auto nam może zgasnąć. No spróbujmy. No akurat nie zgasło, bo już jest rozgrzane, ale ma taką lekką zwłokę, że po prostu jest nagle takie i ciśnie. No tak to tutaj jest po prostu. Będziemy jechali bez włączonego radia oczywiście i ruszamy. No maluch charakteryzuje się tutaj niesamowitą zwrotnością. I dwójeczka, spokojniutko, 20 km na godzinę. Ale nie wiem, na ile tutaj można ufać temu licznikowi. Trzeci bieg. No mamy tutaj na prędkościomierzu oznaczenie, że taka bezpieczna prędkość dla malucha to od 50 do 80 km na godzinę. No jakbyśmy jechali non stop 100 km na godzinę w lato, no to chyba byśmy mogli go zagrzać. No widzimy się za chwilkę, jak wyjadę na drogę. Wyjeżdżamy na drogę. Zawieszenie jest tutaj dość sztywne. No resor z przodu, po jednym wahaczu na stronę. Włączymy sobie światełka. A co kurczę? No już czwarty bieg. Tutaj wcale nie musimy tego silnika aż tak kręcić. Jak widzę, pod jodowym obrotomierzu mamy 2000 obrotów teraz. Też nie wiem, na ile mu można ufać. Kurczę, może tutaj lekko rozjaśnię. No teraz mnie chyba widać lepiej. Musimy tutaj pamiętać też, że jedynka nie ma synchronizatora. Wcześniej chyba w ogóle w 500-ce, w Fiacie 500 nie było synchronizatorów. No tutaj są, ale tylko na drugim, trzecim i czwartym biegu. Auto już jest rozgrzane, także nie stresujcie się, że troszeczkę go tutaj przeciągnąłem. Ogólnie zobaczcie, teraz trzymam sprzęgło wciśnięte, to silnika praktycznie w ogóle tutaj nie słychać. No jak tutaj jedziemy i obciążamy silnik, no to są tutaj takie trochę wibracje, jest trochę głośno, no ale co tutaj się dziwić. Zamkniemy sobie ten narożniczek. No uszczelki tutaj elegancko działają, bo nawet gdy zamkniemy go, no to jest zdecydowana poprawa, jeśli chodzi o wyciszenie. Aczkolwiek wyciszenie, no tak jak możecie się spodziewać, nie jest to jakieś fenomenalne. W ogóle w przypadku takiego polskiego Fiata 126P jest podobnie jak w BMW M5 Competition, dajmy na to przykładowo. Bo to jest tak, gdy mam dla was wytestować jakąś M-kę albo AMG, no to też wiecie, czego się spodziewać. Spodziewacie się, że to będzie komfortowe, bardzo fajne, dobrze się prowadzące auto, które naprawdę jest bardzo szybkie, no i prosty temat. Tak samo jest w przypadku malucha, tylko tutaj idziemy w zupełnie inną stronę, inna skrajność. No tutaj wiadomo, spodziewacie się, że będzie przecież głośno w środku. Auto nie będzie jakieś takie porywające niesamowicie, chociaż
no nie ma takiej tragedii, no. Taki maluch waży mniej niż 700 kg, czy tam 600 coś waży, nie sprawdzałem dokładnie, to pewnie zależy od rocznika, wersji wyposażenia i tak dalej. Od 580 do 640 kg bodajże, no coś takiego. Dobra, dwójeczka, hamowanie silnikiem. Ale tutaj weszliśmy w zakręt. W ogóle super by było, jakby maluch przyspieszał tak, jak wrzucamy bieg i od razu puszczamy sprzęgło. No sprzęgło kosztuje tutaj podobno 20 zł, także się nie przejmujemy zbytnio, że coś się stanie. Pokryje koszt, jak się popsuje, nie ma problemu. Ale gdyby ten maluch przyspieszał tak, jak przy zmianie biegów, no to do setki by miał z 8 sekund. Albo z 10. No tak, ma z 50 sekund. Tutaj zwolnimy troszeczkę. Tak ma z 50 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 102 lub 105 km na godzinę. Ale tutaj strach zawsze, jak zza zakrętu wyjedzie jakaś ciężarówka. Byśmy nie musieli mieć jakiegoś takiego bezpośredniego starcia z nią. Tutaj nie ma ograniczenia. Się troszeczkę rozpędzimy. W ogóle pedały są bardzo wąsko umieszczone. Jak jedziemy maluchem, to lepiej ubrać sobie jakieś wąskie buty. No i pedały, nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak. Umieszczone są tak po środku, po prawej stronie. Zupełnie tak, jak przykładowo w Lamborghini Murcielago. To bardzo dobrze świadczy o maluchu. No to i to jest włoskim samochodem, także są tutaj pewne cechy wspólne. Zobaczcie, umieszczenie pedałów jak w Lamborghini. Silnik z tyłu chłodzony powietrzem jak w Porsche 911. No kurczę, pieczone. Nawet pokrywa bagażnika otwiera się tak jak maska w BMW. Boże święty. Wiecie co? Spróbujemy wyprzedzić. No widzicie? Daliśmy radę. Także jak najbardziej maluchem można sobie jeździć w dzisiejszym ruchu, tylko bardzo trzeba uważać. No tutaj mamy ograniczenie do 30 km na godzinę, ale muszę wam powiedzieć, że tak jeżdżąc po mieście, tak nie odczuwamy tutaj strasznie nie wiadomo jakiej prędkości. No proszę bardzo, już 35. Ale się szarpnęliśmy, no przekroczyliśmy prędkość. No maluchem jest bardzo łatwo w mieście przekroczyć prędkość, wbrew pozorom. Jestem bardzo ciekaw, jak ten samochodzik dzisiaj poradzi sobie na próbie autostradowej. Pojedziemy sobie do Kołbaskowa, ale nie będziemy lecieć na niemiecką stronę, bo się troszeczkę boję. Tam jeździ się jednak trochę szybciej, jeśli nie ma ograniczeń prędkości. W Niemczech jak jest ograniczenie prędkości, no to wszyscy jego przestrzegają, przestrzegają ograniczeń prędkości. No w Polsce w sumie jak jest 140, to się jedzie wedle własnego uznania. Tak jak zauważyłem, jak wszyscy jeżdżą, bo ja jeszcze nigdy chyba nie przekroczyłem prędkości. Zawsze staram się oczywiście jeździć przepisowo. Wy na pewno też. Jest sztywno. Dobra, 50. No, ja już bym na przykład przyspieszył normalnie, tu jest ograniczenie do 50. Ja tutaj bym jechał z 70 km na godzinę bez żadnego jakiegoś nadmiernego strachu. Nie, bardziej tutaj w tym aucie boję się samochodów, które mijają mnie sprzeciwka. No, ktoś spojrzy w telefon i nie daj Boże zjedzie na mój pas, no to bym tutaj musiał chyba zjeżdżać w pole. Aczkolwiek wjechać w pole maluchem to też w przypadku takiej sytuacji jest pewna spójność zachowana. Włączymy sobie wycieraczki, bo zaczyna padać. Działają, ale szybciutko, ładnie chodzą. W ogóle ta wycieraczka jest tak blisko, jakby się ją chciało wziąć, gdzieś tam na tylną kanapę rzucić. No ogólnie jak tutaj wyprostuję rękę do tyłu, no to mogę sobie wyczyścić tylną szybę.
No jeśli ktoś cierpi na klaustrofobię, no to nie będzie zachwycony ilością miejsca w środku. No dobra, jeszcze na chwilkę wyjedziemy sobie poza miasto. No z pewnością będą emocje, bo w mieście, no powiedzmy jako tako, można sobie pośmigać maluszkiem, ale poza miastem jazda, no to już jest naprawdę wyzwanie. Także... O kurde! Ale do 4,5 tysiąca obrotów podkręciłem tutaj silnik. A tutaj nawet możemy sobie minąć delikatnie. Maluszek jest malutki! Więc nie ma z tym problemu, żeby gdzieś się zmieścić, gdzieś zaparkować. O, tutaj już bym przekroczył prędkość. No i tutaj, poza terenem zabudowanym. Osiemdziesiąt na trójeczce, czwórka. No i co? 90 sobie możemy jechać. Ja w ogóle słyszałem różne opowieści, że rodziny normalnie potrafiły sobie za granicę gdzieś pojechać do Bułgarii na urlop maluchem załadowanym, jeszcze z przyczepką i z bagażnikiem dachowym. Coś niesamowitego, też to lubię powiedzieć sobie, coś niesamowitego, tak samo jak no kurczę. No i cóż, układ kierowniczy tutaj po prostu jest. No jak tak robię, no to absolutnie nic auto nie reaguje, aczkolwiek jak wezmę już tutaj, dotrę kierownicą do tego oporu takiego, no to proszę bardzo, maluszek jak gokardzik tutaj zapiernicza, jak dzik po szyszkach. No dobra, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także w kolejnym już widzimy się na próbie autostradowej polskiego Fiata. Zobaczymy, jak sobie ta maszynka poradzi. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.